Nie mam dzisiaj prezentacji dla Was i chciałem za to przeprosić, ale nie mam prezentacji z takiego powodu dosyć fajnego, znaczy nie wiem czy fajnego, ale takiego, który może Was zainteresować, bo kilka lat temu po jednej z auli, która odbywała się w tej sali, podszedł do mnie chłopak i zaczęliśmy rozmawiać. Po kilku miesiącach zainwestowaliśmy w jego spółkę i dzisiaj jesteśmy w trakcie negocjacji sprzedaży tej spółki. Więc tak jakoś mi się to wszystko zamknęło. Jesteśmy bardzo blisko dogadania się, ale muszę jeszcze tam wrócić. W związku z tym nie będę miał okazji z wami rozmawiać. Wszyscy ze mnie, tutaj koleżanka Agnieszka ze mnie się naśmiewała jako znany przedstawiciel środowiska naukowego, że zachowuje się jak rektor. Ja nawet magistrem nie jestem, nie mogę być rektorem, więc jeszcze to są dalekie czasy. Więc, ale pomimo, że nie mam prezentacji, to generalnie mam ułożone w głowie coś, o czym chciałbym wam powiedzieć. Kiedy zostałem poproszony o to wystąpienie pewnie miesiąc temu, to sobie myślałem, o czym chciałbym wam powiedzieć. I trochę będzie dzisiaj z innej perspektywy, bo nie będę tam was pouczał, tylko raczej chciałem wam poopowiadać o tym, co u nas i z jakimi problemami się mierzymy. Po pierwsze, co w Speedupie. Dzisiaj, wczoraj zakończyliśmy nasz fundusz KFK, czyli zakończyliśmy nasz fundusz, okres wydawania. Wydaliśmy wszystkie pieniądze, jakie mieliśmy do wydania. Wczoraj zrobiliśmy ostatni deal. W związku z tym ten fundusz jest wyinwestowany. Pewnie jak wiecie, już kilka razy opowiadałem, z funduszami jest tak, że one mają swój okres inwestycyjny. Klasyczne fundusze są zawierane na 10 lat i tam inwestują przez pierwsze 4 do 5 lat, przez kolejne wychodzą ze spółek. Tak powinien wyglądać fundusz. Są też fundusze typu Evergreen, czyli takie fundusze, które reinwestują środki, które dostają. My nie reinwestujemy. Ilekroć sprzedajemy spółkę, oddajemy pieniądze inwestorom. I tak to działa. Więc ten fundusz KFK jest zamknięty. Na pewno w najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o Speedup, będą mniej intensywne, jeżeli chodzi o inwestowanie. A dlaczego będą mniej, to za chwilę właśnie o tym opowiem. I możecie generalnie spodziewać się na rynku, że będzie coraz mniej inwestycji w nadchodzących miesiącach, ponieważ większość funduszy KFK-owskich kończy swoją działalność, w sensie kończy swój okres inwestycyjny, muszą się wyinwestować. Tam jest jakaś dyskusja, czy część z nich się nie przedłuży o rok albo o kilka miesięcy, ale generalnie fundusze KFK-owe się kończą, kończy się ich okres inwestycyjny. Nie ma pieniędzy publicznych, które kiedyś bardzo mocno do nas leciały, czyli te wszystkie trzy jedynki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest jeszcze ogłoszony program Starter, czyli ten program, który miał być też wspomagania funduszy startowych. Miał być ogłoszony w tym miesiącu, nie jest. Ma być na dniach podobno, zobaczymy. I takimi pieniędzmi, które dla Was są dostępne, jeżeli szukacie pieniędzy funduszowych, to są pieniądze, jest 20 funduszy wybranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu Bridge Alpha i tam na Waszym miejscu szukałbym dzisiaj środków, jeżeli tam jest w trakcie podpisywania umów, więc myślę, że one będą gotowe do inwestowania w ciągu miesiąca, dwóch pewnie będą gotowe do inwestowania. W związku z tym moim zdaniem ta sytuacja trochę się zmieni. Ile ja mam czasu? Pół godziny? Moim zdaniem ta sytuacja się trochę zmieni i to w tej chwili są gorsze czasy dla zbierania pieniędzy w Polsce. Na pewno rynek nie jest taki płynny jak był. Takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o Polskę, to mamy tą specyfikę taką, jeżeli chodzi o rynek VC, że mamy strasznie duży udział pieniędzy publicznych, to znaczy większość funduszy polskich jest w jakiejś części wspierana przez pieniądze publiczne. To było dobre, czy to jest dobre, z przyczyn, o których za chwilę powiem, ale te pieniądze publiczne rozleniwiają fundusze i moim zdaniem w dłuższym okresie to nie będzie dobre dla rynku. Mówię en bloc, nie mówię o tam pojedynczych przypadkach, bo to może być dobre. Ale te pieniądze publiczne rozleniwiają fundusze. To nie jest tak, że pieniądze publiczne nie można wkładać do funduszy. Wszyscy, którzy się fascynują sukcesem Izraela, a na pewno większość z Was się fascynuje sukcesem Izraela, fundusz, sukces izraelski był zbudowany na programie JOZMA, to jest generalnie projekt KFK, był kopią tak zwanego projektu JOZMA, czyli 50% daje państwo, 50% prywatni inwestorzy. Zaczęli od bardzo małej kwoty, zakręcili kołem, zrobili drugie, trzecie, największe państwo, największego innowatora technologicznego na świecie, o czym zapewne czytaliście w świetnej książce Startup Nation, którą niniejszym polecam. No i teraz co u nas? I teraz chciałem dzisiaj powiedzieć raczej to, co jest... To wam mówiłem, że są środki publiczne i że tego jest bardzo dużo i to niesie w sobie ograniczenia. Dlatego, że nawet jak rozmawiacie z funduszem, na przykład takim jak my, który kończy ten swój fundusz KFK-owski, mamy 50% środków publicznych, to się zawsze wiąże z jakimiś tam kłopotami.
dodatkowymi formalnościami i z tym też się będziecie musieli liczyć, szczególnie jeżeli chodzi o ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym myśmy podjęli decyzję w zeszłym roku, że naszą ambicją jest zebranie funduszu jako speed-up 100-milionowego, funduszu, który będzie w całości oparty o pieniądze prywatne. Dlaczego? Bo chcielibyśmy pozbyć się ograniczeń. Te ograniczenia głównie to są ograniczenia geograficzne. Na dzisiaj musimy inwestować w spółki polskie. Chcielibyśmy mieć możliwość inwestowania w spółki inne niż polskie. I to zbyt dużo energii idzie w zarządzanie tym partnerem publicznym, któremu jestem bardzo wdzięczny, ale chcielibyśmy spróbować teraz zrobić to bez niego. Oczywiście to pięknie brzmi, że Speedup zbiera fundusz, jest 100 milionowy i zaraz. Jest bardzo trudno zebrać taki fundusz w Polsce. Znaczy 100 milionów złotych zebrać 100 milionów złotych ludzi, którzy są gotowi zebrać je, dać nam na inwestycje, jest bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że my nie oferujemy płynności. To znaczy, jeżeli ktoś inwestuje w fundusz Venture Capital, który inwestuje w przedsięwzięcia na wczesnym etapie, to my nie oferujemy mu płynności. Znaczy to nie jest mechanizm, w którym on sobie może wyciągnąć pieniądze z tego funduszu, kiedy chce. On może sobie wyciągnąć pieniądze wtedy, kiedy my będziemy sprzedawać spółki, a musi zamrozić pieniądze średnio na 5-6 lat. Więc to jest bardzo, bardzo trudne do przekazania, do przekonania. I istnieje jeszcze jeden problem moim zdaniem, to znaczy fundusze typu Venture Capital w ograniczony sposób powinni inwestować prywatni ludzie. To nie jest zabawa dla prywatnych ludzi. Po pierwsze jest niewielu aż tak zamożnych ludzi, żeby było ich stać na to, ponieważ z racji ryzyka taka inwestycja nigdy nie powinna przekraczać, nie wiem, 10% portfela danego człowieka, całego portfela. Cześć. Bardzo potrzebowalibyśmy wykwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych. To znaczy na całym świecie fundusze venture capital są wspierane przez tak zwane fundusze funduszy, fund of funds. Fund of funds jest taką instytucją, która właśnie zbiera pieniądze instytucji ubezpieczeniowych, czasami są to tak zwane family office, czyli ktoś, kto profesjonalnie zarządza pieniędzmi bardzo, bardzo zamożnych od wielu pokoleń ludzi i oni alokują jego środki, mówią mu: słuchaj, 40% stać nieruchomości, przykład głupi, 30 złoto, 20 akcje największych spółek świata, bo pełni płetne, a tam 5-6% wróćmy do funduszy venture. W Polsce mamy ten problem, że ludzie, którzy mają pieniądze, ciągle uważają, że mogą sami inwestować w startupy i będą robili to lepiej niż robią to wyspecjalizowane fundusze. To jest problem naszej branży, że nie umiemy ich przekonać, że my robimy to lepiej, ale też to jest ten problem self-made menów, którzy osiągnęli w życiu sukces i uważają, że będą mogli go replikować w każdej działalności, w którą wchodzą. Tak nie jest. Dlaczego chcemy inwestować poza Polską? Dlatego, że myśmy sobie w Speedupie postawili cel, że specjalizujemy się. To nie jest specjalizacja bardzo taka, że robimy tylko jedną rzecz, ale chcemy operować w czterech wertykalach, czyli w fintechu, gdzie nas interesują biometryczna autentykacja, kontrakty oparte o kryptowaluty, tam o Ethereum konkretnie najbardziej pewnie w tej chwili, no ale generalnie technologia, która stoi za kryptowalutami, to nas interesuje. Interesuje nas medtech, przy czym interesują nas tutaj algorytmy, ewentualnie software, który może pomagać usprawniać proces leczenia, a nie same medyczne substancje, bo na tym się zupełnie nie znamy. Interesuje nas martech, gdzie jesteśmy bardzo, bardzo mocni, czyli innowacje w marketingu. Przy czym nie interesują nas agencje reklamowe, tylko interesują nas firmy, które robią, nie wiem, marketing automation, zarządzanie contentem, tego typu rzeczy. I właściwie na tych rzeczach chcemy się skoncentrować. Robimy też trochę internetu konsumenckiego, ale to musi być wyjątkowa okazja. Jeżeli my się chcemy specjalizować, zaraz opowiem, dlaczego się warto specjalizować, to mamy problem polegający na tym, przepraszam, jestem chory. To mamy problem polegający na tym, że jeden rynek, taki jak polski, jest za płytki, żeby inwestować specjalizacyjnie. Gdybyśmy byli w Krzemowej Dolinie, to pewnie moglibyśmy sobie pozwolić na inwestowanie tylko w pewną określoną grupę spółek. Natomiast jeżeli my chcemy inwestować tylko w pewne wertykale, to musimy szukać szerzej niż w Polsce. I naszą ambicją jest inwestowanie w spółki z Europy Środkowej i Wschodniej i skalowanie ich w tych wertykalach. Dlaczego moim zdaniem, fundusz powinien się specjalizować? My inwestujemy na bardzo wczesnym etapie. Najczęściej to jest faza tak zwana pre-revenue, czyli zanim są jakiekolwiek pieniądze, albo to jest faza pierwszych przychodów, jeszcze przed skalowaniem. I to jest firma, której nie sposób ocenić na podstawie Excela i nie sposób ocenić na podstawie
historycznych przychodów czy prognoz. Nie wierzymy w długoterminowe prognozy finansowe. Nie ukrywam, że musimy je robić na przykład dla instytucji publicznych, bo one sobie tego wymagają i nie umieją. Ale mamy do nich, oczywiście robimy je rzetelnie i dobrze, ale mamy do nich bardzo ograniczone zaufanie. Znaczy, moim zdaniem, jeżeli spółka jest w fazie przedprzychodowej albo rozpoczęła dopiero robić przychody, jakiekolwiek predykcje dłuższe niż 3 miesiące, jeżeli chodzi o prognozowanie specyficzne przychodów, jest bezsensowne. W związku z tym, jeżeli inwestujemy na tym etapie, musimy bardzo dokładnie rozumieć branżę, w którą inwestujemy. Bo musimy umieć ocenić spółkę bez przychodów i to jest chyba najtrudniejsze. I dlatego chcemy się specjalizować, bo chcemy zrozumieć, jakie one mają ograniczenia, chcemy rozumieć rynki i chcemy pójść w ramach tych rynków, umieć łatwo ocenić, czy to jest skalowalne, czy da się zrobić, czyli chcemy umieć ocenić technologię, rynek, potencjał i ewentualnych kupujących. Dlatego chcemy się specjalizować. Jak chcemy zebrać ten fundusz? Na pewno będziemy próbowali dostać pieniądze od EIF-u. EIF to jest European Investment Fund. To jest fund of funds, który inwestuje też częściowo pieniądze publiczne, to znaczy pieniądze europejskie, ale na zasadach rynkowych. Jest takim profesjonalną firmą, którą uważamy, że w ogóle może nas wesprzeć w budowaniu standardów. Uważam, że nie zbierzemy pieniędzy od, nie wiem, szwajcarskich... Bardzo Was przepraszam. Uważam, że nie zbierzemy pieniędzy od szwajcarskich family house'ów, bo mogą pójść do funduszy niemieckich, amerykańskich i będzie lepszy track record. W związku z tym chcemy zrobić EIF i dozbierać pieniądze prywatne. Od kilku miesięcy chodzimy po domach maklerskich, rozmawiamy z dystrybutorami, czy chcieliby sprzedawać taki produkt jak fundusz inwestycyjny Venture. Zainteresowanie jest więcej niż słabe, tak bym na ten moment to określił. Twierdzą, że nie ma na to rynku, nie ma tym zainteresowania. Myślę, że to jest taka klasa aktywów, która w ogóle jest w Polsce nie wyedukowana, więc chodzimy, rozmawiamy z naprawdę zamożnymi ludźmi, żeby to robić. Nie ma w Polsce profesjonalnych fund of funds innych. Jest trochę family office'ów, które próbują, zaczynają, coś robią. Natomiast nie ma takich fund of funds typowych, na przykład towarzystwa emerytalne, które są w słabym stanie, ale jakieś inne TFI czy instytucje ubezpieczeniowe, które miałyby część swoich środków inwestować w tę klasę aktywów. Pierwszy fund of funds stworzyło PZU. Nie wiem, czy podpisali się z jednym, chociaż podobno się podpisują z jakimś polskim funduszem, nie wiem z kim, ale generalnie jak rozmawialiśmy, słucham, z dwoma się podpisują, ale z venture'ami czy z private equity? Jak ja rozmawiałem z nimi, to oni generalnie nie chcieli mieć polskich funduszy. Znaczy marzyli o tym, żeby się dostać do izraelskich i do amerykańskich funduszy jako fund of funds, co oczywiście było jakimś problemem. Więc jakby dla nas najważniejsze jest zebranie funduszu 100 milionowego. Myślę, że zajmie nam to cały rok przyszły, bo to jest taki proces. Musicie więc zrozumieć, że fundusze też mają swój fundraising, ja też mam swój pitch deck. Chodzę, sprzedaję, wysyłam, mam CRM-a. To działa zawsze tak samo. Także oczywiście jest to ciekawe doświadczenie i na pewno łatwiej mi przez to, nam przez to też doceniać robotę, którą wy musicie wykonywać, ale działamy i jesteśmy tak samo często odrzucani jak wy i tak samo często musimy słyszeć o różnych rzeczach, które się dzieją lub się nie mogą zdarzyć. W związku z tym, jeżeli chodzi o przyszłość polskiej branży VC, to ja nie jestem bardzo optymistycznie nastawiony i moim zdaniem duża część tej branży po ustaniu pieniędzy, bo pieniądze publiczne wrócą na rynek. Znaczy pojawi się ten program Starter, on się wgroży, PFR uruchomi kilka innych fund of funds i tak dalej, PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju. Ale kiedy skończą się kroplówki unijne lub kroplówki publiczne zasilane unijne, to będzie perspektywa lat 5, 6, 7. To moim zdaniem na rynku utrzymają się 3, 4, może 5 funduszy, no chyba, że rzeczywiście stworzymy tutaj coś takiego jak Izrael, ale na razie się na to nie zanosi, niestety. Dlaczego się na to nie zanosi? Oczywiście winy trzeba zawsze szukać w samym sobie, więc myślę też, że jest duży problem poziomu inwestorów, rozumienia tego klasy aktywów venture capital. Jest bardzo mało menadżerów venture capital z prawdziwego zdarzenia w Polsce. Co to jest menadżer venture capital? To na pewno nie jest gość, który... Bo główny problem, który mamy na rynku, to jest, że venture capital, to są te małe private equity, nie? Nie, to nie jest małe private equity i różnica jest podstawowa, podczas gdy w private equity chodzi o deale, w których się unika ryzyka za stosunkowo niewielką, ale stabilną stopę zwrotu. Venture capital są to deale, w których się świadomie podejmuje ryzyko i się podejmuje ryzyko bardzo wysokie. W związku z tym moim zdaniem jest bardzo niewielu menadżerów, którzy to rozumieją, są gotowi to ryzyko podejmować.
Tak, to jest problem, który istnieje. W związku z tym ja prognozuję, że zostanie, no mówię, 5-6 funduszy za 8-10 lat, chyba że uda nam się zakręcić tym kołem i zbudować tutaj prawdziwą wielką, wielką branżę. Na co się w tej chwili nie zanosi? Nie zanosi się, bo mamy problem, o czym mówię na każdej auli, ze skalowaniem spółek. Bardzo was przepraszam. Mamy problem ze skalowaniem spółek. Fundusze zarabiają na tych spółkach, które stają się naprawdę duże. W Polsce jest bardzo niewiele dużych spółek technologicznych i mamy problem ze skalowaniem startupów. Mówię, to jest wina funduszy, ale też wina przedsiębiorców, nie umiemy tego robić. Znaczy mamy całe grona ludzi, którzy... Mamy strasznie dużo pieniędzy na rozpoczynanie działalności, moim zdaniem za dużo pieniędzy na rozpoczynanie działalności. Teraz startuje projekt ScaleUp, który też tam nasza firma HugeThing robi, czyli można dostawać znowu pieniądze na początek. Za chwilę startuje projekt Starter. Starter to są znowu pieniądze na początek, a moim zdaniem w Polsce brakuje dla tych przedsiębiorców, którym już idzie, brakuje pieniędzy rzędu 5, 10, 15 milionów złotych dla tych spółek, którym naprawdę dobrze idzie. Żeby to się mogło zdarzyć, to potrzebujemy, żeby to się mogło zdarzyć, ten zegar w ogóle jakąś nie taką godzinę pokazuje, żeby to się mogło zdarzyć, dobrze, żeby to się mogło zdarzyć, to potrzebujemy większych funduszy. Znaczy polskie fundusze venture są za małe. Ja wiem, że to brzmi jak herezja i to, moim zdaniem fundusze powinny mieć 100 milionów złotych i więcej, bo inaczej trudno jest im ponosić ryzyko na jednym projekcie, na przykład zaangażowania się w niego na poziomie 5-8 milionów i bardzo wiele polskich startupów czy firm technologicznych jest niedofinansowanych. Co przez to rozumiem? To znaczy ja rozumiem przez to, że w Polsce jest tak, że jak posadzimy trzech inżynierów i płacimy im przez 12 miesięcy dobre pieniądze, to wszyscy mówią, ale mam R&D, Jezus Maria, trzech inżynierów siedzi. Po czym czytamy, że gdzieś na świecie pracuje nad tym samym tematem 333 inżynierów. A bardzo wiele nowych technologii, które się pojawiają, wymagają ogromnego zaangażowania inżynierskiego. Będzie bardzo w Polsce trudno zrobić cokolwiek, co zajmuje się sztuczną inteligencją, bo tego nie da się zrobić w 4 osoby, tylko trzeba posadzić dziesiątki inżynierów i opłacać ich przez 2 lata i z tym jest problem i nie mamy na to po prostu pieniędzy. No ale nie ma co narzekać, potrzebujemy sukcesów i potrzebujemy zrobienia rzeczy, natomiast tak, polskie fundusze są za małe i teraz oczywiście, że wam jest najłatwiej usłyszeć, tak, mamy za mało pieniędzy w firmach, żeby dostać dużo pieniędzy, to trzeba na to zasłużyć, tak? To znaczy zasłużyć, trzeba, przepraszam, to brzydko zabrzmiało. Ale to oczywiście nie jest tak, że ktoś do nas przyjdzie, czy do jakiegokolwiek funduszu z PowerPointem i powie, że chce zatrudnić 100 inżynierów, wiemy, to zrobimy. Jeżeli nie zrobisz tego kilka razy, a w Polsce się jeszcze niewiele osób zrobiło to, no to będziesz musiał pokazać nam, że masz coś, że idziesz kawałek dalej i wtedy, ale w ogóle jest bardzo mało funduszy, które są gotowe włożyć w jeden projekt, nie wiem, 8-10 milionów, a szczególnie w projekt, który nie ma silnej trakcji, tak? Dlatego tak wiele funduszy w Polsce na przykład koncentrowało się na e-commerce, co moim zdaniem jest błędem, bo tam są stosunkowo niskie zwroty już dzisiaj w e-commerce, ale spółki e-commerce'owe były bardzo ciekawe, tak? Bo spółka e-commerce'owa ma przychód, każdy rozumie, można ocenić Excela, jest bardzo łatwo złapać metryki w spółkach e-commerce'owych, nie? Bo jest bardzo łatwo złapać metryki w spółkach e-commerce'owych, bo mamy właśnie taką sytuację, że widzimy, tak? Widzimy, po ile kupujemy ruch, jakie jest lifetime value i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest trudno budować spółki, które mają naprawdę dużą, prawdziwą innowację. Jeszcze jedna rzecz, którą myśmy zauważyli w ostatnim czasie, to jest, że najciekawsi polscy przedsiębiorcy albo ci, którzy mają ogromny potencjał, wyjeżdżają i szukają pieniędzy od razu za granicą. I to jest dla rynku, dla nas, dla naszego biznesu, to jest duże, duże, duże zagrożenie. Wracam do tych pieniędzy publicznych, dlatego chcemy mieć możliwość inwestowania w te spółki za granicą, bo sami dobrze wiecie, że wiele tych polskich sukcesów jest już zbudowanych na innym prawie albo jest inwestowane na innym prawie i w inny sposób. I moim zdaniem to też jest jakaś istotna rzecz, którą trzeba sobie zdawać sprawę i która może to zrobić. I teraz mówię, jestem sceptyczny, ja jestem pełen entuzjazmu wobec speed-upa, my sobie poradzimy i będzie super, natomiast nie mam wrażenia, żebyśmy jakoś teraz bardzo skutecznie tą naszą, wiesz, markę kraju innowacyjnego czy kraju produkującego tony fantastycznych pomysłów silnie rozwijali. Mówię, jest dużo początku, za mało skalowania, to jest moja uwaga generalna i jestem oczywiście pewien, że mogę podać na palcach 2-3 rąk, skorzystając z jednej Tomka, przykłady, że to się udaje, ale tego powinno być znacznie, znacznie więcej. Tego powinno być znacznie, znacznie więcej. Na przykład moim zdaniem, stosunkowo biorąc pod uwagę trudność sytuacji, w której są, dużo większe sukcesy mają spółki ukraińskie.
Jeżeli chodzi o skalowanie, jeżeli chodzi o zagraniczność tych projektów, przepraszam za takie brzydkie słowo, przypominam również, że to był projekt ukraiński tej firmy, która na przykład sprzedała Snapchatowi te wszystkie nasze AR-owe rzeczy, te słopy twarzy i tak dalej. Projekt ukraińsko-białoruski, projekt zrobiony w 9-12 miesięcy, sprzedany za 200 milionów dolarów czy 150 milionów dolarów, więc to jest coś takiego, co się w Polsce jeszcze nie zdarzyło. Nie w tak krótkim czasie. Wiesz co? To jest tak, że teraz oglądam dużo projektów różnych, oglądaliśmy dużo projektów, teraz wam pewnie mogę, nie, czy teraz mnie zastrzeliłaś, nie, ale rozmawiałem ostatnio z 4 funduszami ukraińskimi, pokazywali mi projekty ich, które siedzą już w Krzemowej Dolinie, pokazywali mi skalę tych projektów, na przykład pokazywali mi taki projekt, który robi kamery, myśmy robili taki projekt kiedyś w Polsce, SmartCam, nie udało nam się, upadliśmy. Oni robią kamery, które umieszczają w domach i w ten sposób ich sprzedaż, to taki trochę jak Nest, tylko że oni to dla zwierząt robią, że możesz mówić do tego zwierzęcia, monitorować. Mają sprzedane kilka tysięcy kamer w Stanach, działają, więc ja nie mówię tego, żebyśmy się biczowali, tylko żebyśmy sobie po prostu sami dali kopa w dupę i powiedzieli, kurczę, musimy trochę bardziej i lepiej skalować. To, gdzie uważam się w Polsce tworzy bardzo ciekawa branża, to są kryptowaluty. Myślę, że mamy bardzo dobre technologiczne zaplecze, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Tam się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Słucham? Cały fintech, tak, ale akurat uważam, że w kryptowalutach mamy bardzo dużo, mówiąc brzydko, talentu technologicznego. Tam jest bardzo dużo dobrych deweloperów. Oni są z kolei trochę z tego naszego rynku startupowego, przepraszam, że takiego czy tego tutaj, nie wiem ilu z was tu zajmuje się kryptowalutami, jak często tu się pojawiają ludzie od kryptowalut, ale mam wrażenie, że to jest taki trochę jakaś taka odnoga, która nam ucieka i żyje. No znacie oczywiście ten polski projekt Golem, który wykorzystując Ethereum, czy przepraszam, blockchaina, zbierał pieniądze, bo tam też jest taki koncept, że przez blockchaina możesz zbierać pieniądze i są takie już właściwie zrobione, gotowe schematy. Oni zebrali w kilkanaście minut 8 milionów dolarów, 7 milionów dolarów, 6 milionów dolarów, jakieś takie pieniądze. Generalnie robią Ubera dla mocy obliczeniowej, czyli twierdzą, że będą w stanie wykorzystywać komputery prywatnych ludzi, żeby dokonywać dużych obliczeń lub wykorzystywać, nie wiem, czy się im uda, ale ludzie im uwierzyli i poprzez blockchaina w nich zainwestowało dużo pieniędzy. Oczywiście te pieniądze idą głównie na zakup właśnie mocy obliczeniowej, wykorzystania i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj się tworzą bardzo, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Tak, uważam, że cały fintech może być w Polsce interesujący. Dlatego też pewnie nas to mocno interesuje. Dobra, żeby teraz się pozbierać i do brzegu i żeby wam nie marudzić, nie rzęzić już, to jeżeli chcecie zbierać pieniądze na swoją firmę, to nastawiłbym się, że dobrym czasem będzie druga połowa przyszłego roku. Na rynku pojawi się trochę pieniędzy związanych publicznych. Wydaje mi się, że warto, jeżeli jesteście na samym początku, warto aplikować o te scale-upy, które teraz się otwierają. To jest bardzo ciekawa opcja, bo to są pieniądze bez equity. Możecie dostać do 300, tam 200 tysięcy złotych, nie oddając ani trochę equity. Więc to jest bardzo ciekawe na początek, no ale znowu to jest pierwsze 300 tysięcy złotych, niewiele biznesów za to da się dociągnąć do dużej skali, ale możecie z czymś wystartować, możecie coś zrobić. Jeden trend, który będzie w najbliższych latach się umacniał, moim zdaniem on jest niedoceniany, to jest problem na rynku pracy. W Polsce zaczyna brakować inżynierów, no zaczyna, już dawno brakuje inżynierów. Jeżeli ktoś chciał budować swój biznes na przewadze, że ma tańszych, że możemy mieć tu tańszych inżynierów, guzik prawda, nie możemy, ceny za chwilę się wyrównają, pewnie inżynier w Polsce, inżynier w Niemczech, więc również te nasze rundy będą musiały być wyższe, bo większość tych rund będzie szła na wynagrodzenia. To też jest coś, co muszą zrozumieć polscy inwestorzy, bo polscy inwestorzy en bloc, że tak powiem, najbardziej nie lubią płacić ludziom wynagrodzeń, nie wiadomo dlaczego, bo to są przepalone pieniądze, tak uważają, nie rozumiejąc, że to wytwarza właśnie tą własność intelektualną. Natomiast to na przykład, gdzie my widzimy problem, że mamy pieniądze, że mamy firmy, które mają pieniądze i nie są w stanie rekrutować ludzi. Nie jesteśmy w stanie rekrutować ludzi, nie ma ludzi, bo jest tak gigantyczny problem z rekrutowaniem inżynierów, no lub przekracza to założone budżety wielokrotnie, więc jeżeli robicie jakiś budżet swój kosztowy na najbliższy czas, to założyłbym, że ceny deweloperów będą rosły, a nie spadały. My próbujemy się jakoś posiłkować Ukraińcami, ale wbrew pozorom oni zarabiają u siebie bardzo dobrze. W ostatnim czasie trochę chętniej wyjeżdżają, no bo część z nich próbuje uniknąć służby wojskowej albo w ogóle zaczyna mieć dosyć mimo wszystko życia w kraju, który jest trudny, ale to nie liczmy tak, że też nie wiadomo ile ludzi i na każdych warunkach, oni też wiedzą jakie są stawki rynkowe. W związku z tym nie wiem, czy macie ten problem w swoich biznesach, ale
uważam, że brak inżynierów może być w ogóle istotnym problemem nierozwijania tego biznesu się w Polsce. A pamiętajcie, że macie jeszcze miejsca takie jak Kraków, gdzie macie gigantyczne centra outsourcingowe, również IT, które płacą bardzo dobre pieniądze inżynierom. Bardzo dobre pieniądze płacą inżynierom, plus cały socjal, którego pewnie wy nie dacie, tam karty na te wszystkie siłownie, lekarzy, Bóg wie co jeszcze. Więc rekrutacja będzie trudna i dlatego też spółki powinny mieć w najbliższym czasie więcej pieniędzy moim zdaniem i przewidywać, że będzie je kosztowało bardzo dużo rekrutacja. To powiedziałem. Tak, interesujące branże, czyli cały fintech, szczególnie kryptowaluty. Nas interesuje autentykacja i bioautentykacja. Jak macie taki projekt, zainwestujemy w niego zaraz. Oczywiście, jeżeli jest sensem, ale bardzo duża szansa jest, dlatego że widzimy, jak bardzo banki chcą te projekty odkupować w tej chwili i bardzo ich potrzebują i ich nie ma. Dobra, to ja się nagadałem. Przepraszam Was jeszcze raz za ten brak prezentacji, ale chętnie bym odpowiadał na Wasze pytania, póki jeszcze mam głos.